Położysz też na napierśniku Urim i Tumim, które będą na sercu Aaronowym, gdy przyjdzie przed Pana, a poniesie Aaron sąd synów izraelskich na sercu swym przed Panem na wieki. Druga Księga Mojżeszowa, 28:30. Urim i Tumim. Napierśnik sądu był częścią kapłańskiego efodu. To właśnie przez Urim, co można przetłumaczyć jako światła, i Tumim, co można przetłumaczyć jako doskonałości, być może drogocenne kamienie, które były przechowywane w woreczku lub kieszeni napierśnika, Pan przedstawiał swoje myśli. W jaki sposób? Tego nie mamy udokumentowanego, tego nie wiemy, ale to najwyższy kapłan używał tych kamieni, aby otrzymać odpowiedź od Boga. Negatywny przykład tego poznajemy w historii króla Saula, który nie otrzymał odpowiedzi, mimo że kapłan używał efodu. Mamy to opisane w 1 Samuelowej, 14 rozdział. Słowo Urim zaczyna się od pierwszej litery alfabetu hebrajskiego, natomiast słowo Tumim od jego ostatniej litery. Może to wskazywać, że niezależnie od sytuacji, Bóg był w stanie udzielić odpowiedzi poprzez kapłana, którego wyświęcił. Urim i Tumim były związane z sądem, czyli stwierdzeniem, co jest słuszne, synów Izraela. Były one w napierśniku na sercu arcykapłana, gdyż sąd ten nie może być oderwany od serca. To przypomina nam, że Bóg jest światłością, utrzymując to, co jest słuszne, a także, że Bóg jest miłością. Napierśnik sądu był noszony na sercu. Było to przed Jahwe, w obecności Boga, który miał szczególną relację z ludem, który odkupił. Nowy Testament uczy, że nasz Pan Jezus Chrystus znajduje się obecnie w bezpośredniej obecności Boga, skąd podtrzymuje nas, stawia się za nami i dba o Boże prawa w stosunku do Jego ludu. Tak uczy nas Słowo Boże na temat Urim i Tumim. A położysz też na napierśniku Urim i Tumim, które będą na sercu Aaronowym, gdy przyjdzie przed Pana, a poniesie Aaron sąd synów izraelskich na sercu swym przed Panem na wieki. Druga Księga Mojżeszowa, 28:30.